Naszym gościem jest Jędrzej Locka. Witam. Cześć Jędrek. No, jesteśmy na trzecim mistrzostwach polskich grapplingu w Świnoujściu. Przyjechałeś tutaj powalczyć o dwa złote medale. Jak wiem, udało ci się je zdobyć, ale bez walki. No, niestety i stety. Cóż mogę powiedzieć? W czwartek wieczorem sprawdziłem, że niestety nikogo nie ma w mojej kategorii. Chciałem sobie potraktować te zawody czysto treningowo, no ale jak widać, frekwencja nie dopisała i nikt nie dojechał. Dzisiaj rano się dowiedziałem, że jednak jeden chłopak postanowił zawalczyć w 6-5 nogi, ale nie wiem dlaczego w połowie dnia się wycofał. Liczyłeś na pojedynki z Robertem? Tak, byłem przekonany, że przyjedzie, bo wiadomo, że jest w kadrze obecnie jako zawodnik nogi. Myślałem, że powalczymy sobie zarówno w nogi, jak i w gi i się jakoś wyklaruje, czy powiedzmy sobie albo on, albo ja przejmiemy dwie kategorie na przykład. Także jestem bardzo zdziwiony, że akurat nie jak inny, ale Roberta nie ma. No czyli nie powalczyłeś sobie za bardzo? Jesteś no nie ma nic straconego, bo właśnie wasz trener Piotr Bagiński, trener kadry, mnie wysłał na trening za godzinkę, także na pewno sobie powalczę. Jaki trening? Myślę, że... Jaki trening? Sparingowy. Z nim? Tak. Oho. Będzie sprawdzanie formy. Będzie sprawdzanie formy i podejrzewam, że się zmęczę bardziej niż jak miał stoczyć 4 walki. Także trening sobie zrobię. Dobra, jesteś, nie powalczyłeś, jesteś w roli obserwatora. Jak ci się podobają zawody? Ogólnie brakuje czołówki, nie? Ogólnie brakuje nie tylko czołówki, w ogóle ludzi, bo zgłoszonych zawodników jest chyba, nie chcę tutaj rzucać jakimiś drzbami tak z kosmosu, ale chyba nie wiem, 45 osób. Generalnie zawody są strasznie kameralne, co mnie zdziwiło. Chociaż z drugiej strony to są 2 tygodnie przed mistrzostwami świata w Serbii, prawda? Czyli tak naprawdę sprawdzać formę 2 tygodnie przed taką główną imprezą, to też nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale to już jakby, nie wiem, ja się tak zastanawiam. A co do walk dzisiejszych, to było parę fajnych walk zapaśniczych szczególnie. Tutaj Borys Pańkowski, pamiętam tu paru jest zapaśników z Koszalina chyba. Fajnie tutaj chłopaki się przewracali. Oprócz tego dziewczyny do tej pory chyba dały najfajniejsze walki, bo reszta to tak szczerze powiem za muła. Tak mi się wydaje. Chodzą i obalają w 5. minucie. No także na razie bez rewelacji. No dobra. Ostatni raz startowałeś na Mistrzostwach Europy w Ukrainie. Mhm. Od tamtej pory minęły 2-3 miesiące. Jak spędziłeś wakacje? Na początku była przerwa związana raz, że chciałem po prostu sobie psychicznie odpocząć od maty, to jest raz, a dwa, cały czas, już teraz troszeczkę mniej, borykam się od pół roku niecałego w sumie z kontuzją barku, dlatego chciałem jakby odpocząć sobie, dać odpocząć moją barkowi. To już jest troszeczkę lepiej. Co to za gdzie się jej nabawiłeś? Nabawiłem się jej dosłownie 4 dni przed startem moim na Pucharze Polski grapplingu w Szczecinie, który był w kwietniu, było pół roku temu niecałe i tak i w ogóle zastanawiałem się, czy w ogóle wystartować wtedy. No udało mi się na szczęście wygrać w te dwie kategorie, się dostać do kadry. Natomiast no do tej pory jakby borykam się z tą kontuzją, nie jest to przyjemne, no ale daję radę, trenuję, no bo muszę, bo inaczej gdybym pozostawił trening, to bym się nie przygotował ani do Serbii, ani do nadchodzących zawodów, na przykład World Pro w Warszawie, które z tego co wiem mają się odbyć pod koniec października. Czyli twoje najbliższe starty to na pewno Serbia, mistrzostwa świata grapplingu. Tak. Potem zamierzasz na World Pro. Zdecydowanie. No i a co z mistrzostwami Polski? Co z mistrzostwami Polski? Nigdy nie wystartowałem w sumie na mistrzostwach Polski. A z racji tego, że jestem teraz, mieszkam w Warszawie, czyli będę miał dosłownie rzut beretem, myślę, że wystartuję. Mimo tego, że tak naprawdę na tym naszym polskim podwórku, szczególnie w tej naszej niskiej wadze, myśmy już są naprawdę tyle razy walczyli, także z wieloma zawodnikami znamy się na wylot, ale myślę, że sobie powalczę. W końcu taka impreza, pierwszy raz wystartować. No a potem to już chyba z tego co wiem, nie wiem, nie znam dokładnych dat, to jest Grappling Arena. Będę chciał bronić tytułu i Ragnarok po raz pierwszy startuje. No dobra, czyli
planów, idę na starty. Jest dużo. Zobaczymy, jak podołam fizycznie przede wszystkim z kontuzjami. Życzymy zdrowia i dziękujemy za wywiad. Dzięki. Dzięki. Będzie dobry wywiad.